Mogę tylko powiedzieć jedno, to jest coś po prostu pięknego, to jest chyba nawet definicja piękna. Ale zanim podejdziemy do Alory, ponieważ wiecie, haha, przezorny zawsze ubezpieczony, wytłumaczę wam pewną ciekawostkę, która jest w tym świecie. Otóż teraz tak, spójrzcie, co ja teraz będę robił. A mianowicie w oryginalnym Spyro 2 by się to udało. A mianowicie, kiedy robicie tak zwany rozbieg, to często jest tak, że Spyro robi coś takiego. Czyli jakby wiecie, tak uderza. W oryginalnym Spyro jest możliwość, że jeżeli tutaj gdzieś będziecie w tym miejscu robili coś takiego, to Spyro będzie tak ciągle uderzał głową o brzeg i w pewnym momencie aktywuje on glitch z pływaniem, który pozwoli ci zdobyć orby, których nie powinieneś zdobyć, ponieważ nie masz odpowiedniej umiejętności. I tym samym dzięki temu glitchowi, a raczej temu błędu, tej usterce, kij wie jak to nazwać, możesz zrobić bezproblemowo tutaj 100%. Summer Forest jest wspomniany w noweli Skylanders Machine of Doom, gdzie Spyro odgrywał rolę mistrza Eona. I tutaj nie wiemy, czy Summer Forest to ten sam poziom co ze Spyro 2, czy jego odnowiona wersja w Skylandersach. Podejrzewam, że to drugie, no ale zawsze może to być po prostu Summer Forest w wersji Skylandersowej. Spyro w przeciwieństwie do poprzedniej gry nie może umrzeć w Hub Worldach. Tak, tutaj Spyro nie może umrzeć, a przynajmniej w tym hubie. Nie wiem jak jest w drugim świecie. W drugim świecie chyba może już umrzeć, ponieważ może wypaść. Ale w tym świecie nie ma opcji, żeby gdziekolwiek wypadł. A Winter Tundra, no to to już możecie sobie sami dopowiedzieć. Jest to miejsce pełne przepaści i różnych tego typu, że tak powiem, niespodzianek. I to są wszystkie ciekawostki odnośnie Summer Forest, więc teraz pójdźmy porozmawiać z Elorą. Spyro, miejsce, w którym jesteśmy, zwie się Letnim Lasem. Znajdują się w nim portale do innych krain Avalaru. Niestety Ripto przejął zamek i potrzebujemy twojej pomocy. Z każdej odwiedzonej krainy musisz wrócić z talizmanem. Więc tak, po prostu musimy zebrać w trakcie całego tego gameplayu 14 talizmanów, 64 orbów. Więc mamy co tutaj do roboty, uwierzcie mi, mamy co do roboty. Ale wydaje mi się, że teraz przez to, że ja mam ten super charge, czyli między innymi plucie ogniem, to szczerze wam powiem, że ta gierka może być teraz dla mnie za łatwa. I mówię, autentycznie, to nie jest coś takiego, że ja wpisywałem kod, po prostu wszedłem sobie w save, jak sami zresztą widzieliście, i po prostu stało się. O, i tam był Hunter, który by nam wytłumaczył, że mamy tutaj przeskoczyć, ale niestety on se zniknął. Przepraszam najmocniej, że to pominąłem, ale myślę, że to jest trochę taka bezużyteczna wiedza, tym bardziej, że hej. No jakby to powiedzieć. Jest to bezużyteczne dlatego, że ja jestem od takich tłumaczeń, a nie Hunter. No i tutaj głównym pasywnym zwierzątkiem są żaby, jak zresztą sami widzicie. Kurde, to plucie jest naprawdę takie... Coś mi się wydaje, że będę mógł większość poziomów robić teraz na 100%. Serio. Nie będę musiał backtrackować, ale jeżeli będzie trzeba, to wytłumaczę wam, który poziom będziemy mogli... Znaczy, który poziom powinniśmy backtrackować, a który nie. Jeżeli faktycznie coś takiego będzie miało miejsce i... No, będzie ciekawa sprawa. No ale dobra, zaraz porozmawiamy sobie z Moneybugsem, tylko najpierw rozpocznijmy tutorial od Huntera, dzięki któremu dostaniemy orba. Cześć Spyro, zwinny jesteś, co? Pokaż co potrafisz, pokonasz pierwszy stopień? Wciśnij skok i przytrzymaj go, by zawisnąć w powietrzu na dłużej. Nieźle. Żeby teraz się udało, musisz poszybować. Aby poszybować jak najdalej, wciśnij skok raz, by zacząć, a potem znów w najwyższym punkcie skoku. Super! Teraz spróbuj zawisnąć. Wciśnij skok dwukrotnie, by poszybować. Pod sam koniec lotu wciśnij akcję, by zawisnąć w powietrzu. Ten manewr pomaga zwiększyć wysokość i odległość.
Bardzo dobrze. Teraz najtrudniejszy z manewrów. Musisz dać z siebie wszystko. Zacznij idąc, potem skocz, poszybuj, a przed samym końcem platformy zawiśnij w powietrzu. Ruszaj się do przodu podczas zawiśnięcia. Wow, ale z ciebie sportowiec. Gdybym nie zgubił butów do biegania, chętnie bym się z tobą pościgał. Tymczasem proszę, weź te kule. Więc mamy już czwartego orba. I tutaj mieliśmy kulę, w sensie orba kolejnego, ale nie uda mi się tam dostać. A myślałem, że mi się uda tak hehe troszeczkę sobie tutaj, nie wiem, nie backtrackować, tylko po prostu trochę po sequence breakować. O, to miałem na myśli. Ale dobra, pogadajmy teraz z Money Bugsem. Wybacz, Spyro, chętnie nauczyłbym cię pływać pod wodą, ale jeszcze chętniej zaopiekuję się twoim skarbem. Aha, fajnie, potrzebujemy ten, 500 klejnotów, to pozdro... Iskier, ważka, która ci wszędzie towarzyszy, informuje o twoim stanie zdrowia. Im więcej masz punktów życia, tym jaśniej... Zoł, proszę cię, nie wchodź mi w zdanie, kiedy ja chcę coś powiedzieć, okej? Bo to jest naprawdę wredne z twojej strony, ja czegoś takiego nie lubię. Więc pozdro 600 dla Moneybugsa, potrzebujemy 500 klejnotów, by się nauczyć pływać. XD. To kompletnie takie XD. Dobra, to słuchajcie, zrobię jeszcze małe ZW. Zobaczę, jak to wszystko z czym się je. I zaraz zaczynamy nasz pierwszy poziom. Tak, wróciłem tutaj z powrotem, ponieważ zapomniałem o jednej rzeczy. A mianowicie o tym ziomku. Proszę bardzo, mamy już teraz oficjalnie 100%. Pozdro 600, nie muszę wracać z powrotem do Glimmer. Więc teraz możemy oficjalnie już zaczynać. I tutaj już też gadałeś, więc tam skipnę cię, a raczej nie mogę cię w inny sposób skipnąć. I nie musimy już w tym momencie wracać do Glimmer, ponieważ musielibyśmy się nauczyć wspinania po drabinkach. A nie musimy tego robić, więc pozdro 600. I szczerze powiedziawszy, nawet nie wiedziałem o tej cutscence. Ale dobrze, że wróciłem i wam to pokazałem. Jej, przynajmniej będzie let's play 100%. Tak oficjalnie. Dobra, sorki, jeżeli mówię, bym tłumaczył jak jakiś pokręcony czy coś. Mam nadzieję, że to wszystko, co tutaj jest tłumaczone, jest przez was zrozumiane, ponieważ, no, zależy mi na tym, żeby let's play jak najlepiej wyszedł. Więc teraz tak, myślę, że bez zbędnego przedłużania zabierzemy się za pierwszy poziom i nie będzie to rzeźbozdrój, tylko wydaje mi się, że to będzie to, czyli świątynia kolosów. Tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ tamten poziom to jest Idol Springs, a ten, który będziemy robić, to będzie Colossus. I tak, Idol Spring i Colossus są w pewien sposób ze sobą powiązane, ale o tym wytłumaczę wam troszeczkę później. Dobra, wbijamy tutaj. Tutaj powinna wam się pojawić japońska nazwa Colossus. I teraz tak, ciekawostki. Tło tego poziomu jest dosyć podobne do tła ze świata Artisans ze Spyro the Dragon. W tym poziomie możemy usłyszeć okrzyk Nicholasa Cole'a, jednego z twórców trylogii Spyro. Zapomniałem, że tutaj są te cutscenki, które, wiecie, tam pokazują nam, że fabuła poziomu jest jakakolwiek.
Ponieważ tak, każdy z poziomów ma swoją fabułę i zaraz o tym zaraz do tego dojdę, tylko pozwólcie, że do końca wytłumaczę te ciekawostki, ponieważ mi w chamski sposób zostało przerwane. Więc tak, możemy usłyszeć ogólnie okrzyk Nicholasa Cole'a, jest to jeden z twórców właśnie trylogii Spyro, który jest ukryty na trybunach i posiada złotą plakietkę. Jeden ziomek z poziomu Crystal Glacier daje pewną referencję dla tego poziomu, nazywając go Colossus Wally. I jak zauważyliście, pingwiny z tego poziomu, podejdę do tego bliżej, chodź tutaj, pokaż się. O, pingwiny z tego poziomu strasznie przypominają pingwiny z Surf's Up. I co najlepsze, właśnie ten pingwin przypomina Cody'ego Mavericka. Tutaj będziecie mieli przy okazji zdjęcie tego ziomeczka. No i złote posągi w tym poziomie w Reignited Trilogy trzymają hokej w lewej ręce, a w drugiej drążek hokejowy. Więc teraz tak, czas na fabułę tego poziomu. W naszej krainie grasował Yeti. Na szczęście udało nam się go uwięzić, zamykając wszystkie wrota. Jeśli porozmawiasz z pozostałymi braćmi, otworzą je, by cię do niego zaprowadzić. Dobrze, bracie Henryku, więc fabuła tego poziomu jest następująca, że ci ziomkowie po prostu zostali zaatakowani przez wielkiego Yeti i bardzo chcą, byśmy tego Yetiego wypędzili z świątyni. No i przy okazji porobili takie poboczne zadania, jak chociażby te złote posągi, które są, a raczej przepraszam, posągi, które są złote, stały się, że tak powiem, zielone w tym momencie, ponieważ zostały zaczarowane przez chyba Ripto i musimy je odczarować. Sam nawet profesor będzie nas o to prosił, bo tak, profesor występuje w tym poziomie. I w sumie będziemy musieli zmierzyć się z Riptokami. Chyba tak ci wrogowie się nazywają, ponieważ chyba każdy z wrogów miał nazwę antagonisty, bo wiem, że, znaczy nazwę, imię antagonisty, no bo w jedynce mieliśmy Gnorków, w trójce mamy Rhinoków, a tutaj mamy chyba Riptoków. Tak przynajmniej ja se tłumaczyłem za dzieciaka, więc będę ich nazywał Riptoki, więc będziemy po prostu musieli, no wiecie co. Dobra. Jeśli się skoncentruję, mogę otworzyć dla ciebie te wrota. Dziękuję za przejście dalej. No i tak, widzicie, mamy tutaj tych oto ziomków z drążkami hokejowymi. Oni potem będą zieloni, ponieważ na razie są złotego koloru, ponieważ ta czarna, odpychająca magia ich nie zaatakowała. Aczkolwiek zaraz to się stanie, zaraz się to uczyni. I przypominam sobie, że to jednak nie mógł być Ripto. Ale wszystko jest możliwe, może Ripto gdzieś się siedzi. Gdzieś se siedzi w poziomie i siedzi se skampiony, kurde. Kogo obchodzi klucz, gdy wiesz, jakiej użyć mantry? Tak, kogo obchodzi klucz? Ty jesteś w tym dobry. Ale tak, nie wytłumaczyłem wam jeszcze... Szarżą nie pokonasz rywali wielkości jaków. Aby się ich pozbyć, musisz użyć smoczego oddechu. Zoł, naprawdę, proszę cię, skończ mi wchodzić w zdanie, ponieważ mnie to strasznie irytuje. Bez kitu, ta sesja chyba będzie wyjątkowa, ponieważ wszystkie postaci mi pewnie będą w zdanie wchodzić ciągle. Każdy przeciwnik, którego pokonasz, uwalnia cząsteczkę. Cząsteczki opowiadają za aktywowanie bramy supermocy. Jeśli supermoc się nie uruchamia, musisz pokonać więcej rywali. Tak, mamy tutaj jeszcze jaki, jak sami zresztą widzicie. Mamy kozy i jaki. I te jaki szybko będę chciał, że tak powiem, unicestwić. Bo dają przy okazji smoczą duszę, ponieważ tak, to małe świecące się coś, czego potrzebujemy, by zasilić ten portal. Jak widzicie, teraz mamy tą kuleczkę, dzięki której pokazuję, że mamy 7 takich kuleczek. To są smocze dusze, które w pewien sposób potrafią zasilić ten portal lub to coś, tą bramę, która przeteleportuje nas do góry. A raczej aktywuje wir, który nas weźmie na samą górę. Hej, zobacz, co potrafię. 11 żyć, to jest bardzo dobry wynik.
nie wiem, w oryginalnym Spyro dwójce jestem w stanie zebrać maksymalnie 50, więc ciekaw jestem, ile tutaj mi się uda. Byłoby fajnie, gdyby mi się udało 60 jak w Spyro 1, a będzie jeszcze lepiej, jak mi się uda nawet 80 zdobyć tych żyć. To będzie wtedy cool. C-o-o-ol będzie. I tutaj chyba Zoe by coś powiedziała, że mamy się jakoś tutaj dostać, ale szczerze wolałem to pominąć, ponieważ to są ponownie rzeczy takie typowo tutorialowe, od których ja również jestem. Palcie gumę we kozy jedne. Pyk, pyk, pyk. Muzyka w ogóle tego poziomu jest epicka. Moje wspomnienie, jeżeli chodzi o ten poziom, jest takie, że bardzo lubiłem ten poziom i darzyłem ogromnym szacunkiem ten poziom. No i widzicie, nawet nie musimy z rakietki korzystać, po prostu mogę sobie tak o zaatakować te żelazne skrzynki. Co oznacza, że faktycznie będę mógł większość poziomów robić na 100% od razu. Czyli challenge z tego poziomu w ogóle z tej gry znika. Ponieważ tak, tutaj w tej gierce również powracają te rakietki ze Spyro 1, które powodowały, wiecie co, że mogliście je zasilić, w sensie zasilić, no, podpalić je, one się aktywowały i... No i działo się, co się działo. Leciały w stronę tej skrzynki i potem skrzynka robiła kabum. Myk do góry! Pyk, pyk, pyk. Teraz mamy tutaj tego, profesorka i zaraz sobie z nim pogadamy. O, to on wywołał to tego czarnego demona. Ale zanim z nim pogadamy, to polećmy sobie tutaj, ponieważ mamy tutaj jaskinię, w której są klejnoty, a nie chcę pomijać jakoś szczególnie tego miejsca. Chociaż i tak będzie musi tutaj wrócić, bo zaraz te wszystkie posągi będą koloru zielonego i będziemy musieli je odpętać, bo będą opętane. Wiecie, Spyro jest takim dobrym egzorcystą, że jest w stanie wypędzić demony z tych wszystkich posągów. Całe szczęście, że przegoniłeś tego złego ducha. Niestety teraz będzie się ukrywał w rzeźbach. Jeśli spalisz wszystkie 10 rzeźb, pozbędziemy się go raz na zawsze. No, ale teraz uwaga, niestety włączył mi się skleroza mode, więc na spokojnie robiąc tą misję mogę wam wytłumaczyć jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy wam to tłumaczyłem na początku, czy coś mi nie przerwało w trakcie, kiedy byliśmy jeszcze w Glimmer. Ale tak, Hunter, Elora, Profesor i Zoe zostali zaatakowani przez Ripto i oni bardzo chcą, by Spyro i Sparks im pomogli. Co zresztą widać, że Królestwo Avalar, bo tak ogólnie całe to królestwo się nazywa, że jest to po prostu Avalar i w Avalarze, no jak widzicie, no nie jest za ciekawie, skoro Ripto się pojawił. Ale Ripto na szczęście się boi smoków, więc naprawdę będzie ciekawa konfrontacja. Nie powiem, że nie. Dobra, 6 na 10. Jeszcze będziemy musieli tutaj tego, o właśnie tego. I jeszcze gdzieś jeden będzie posąg. Się zastanawiam, czy on czasem nie był na początku. Nie, chyba na początku nie było posągu. Nie zwróciłem uwagi nawet, powiem wam szczerze. Nie, nie było. Więc lecimy dalej z koksem. Szukamy posągu. Gdzie jest posąg? Spyro, zły duch przepadł z kredesem. Weź, to dla ciebie. Pożyczyłem to ze świątyni. Tam tego nie potrzebują.
No, ale mówiłem, za dzieciaka bardzo lubiłem w Spyro 2 ten poziom za muzykę, w ogóle za grafikę poziomu, za sam po prostu klimat tego poziomu. Bo jest on przecudowny. I w sumie w Reignited Trilogy również jest cudowny. Dobra, podpalimy sobie maszt tego oto ziomka i zobaczmy, co będzie miało miejsce teraz. Myślałem, że stać go na więcej, ale okazuje się, że umiał tylko szczekać. W każdym razie moim zadaniem było pilnowanie, by nie zeżarł naszego świętego talizmanu. Tak, te talizmany są zwykle w kształcie jakiegoś przedmiotu z danego poziomu. W tym wypadku zebraliśmy talizman w kształcie tych oto ziomków, co sobie siedzą i trzymają w prawej ręce hokeja, w lewej ten drążek od hokeja, czy jakoś tak. I tutaj możemy zebrać dwa orby, jak sami zresztą widzieliście, tam u góry, u tego ziomka. Ale w jaki sposób, to zaraz zobaczycie. I w ogóle swoją drogą tu jest też skill point, dzięki któremu... No, jeżeli uderzyliście w ogóle uderzenie... Jeżeli słyszeliście uderzenie o mikrofon, to serdecznie za to przepraszam. Ale jest tutaj możliwość zdobycia skill pointa i nie możemy ani razu, żeby w sensie zdobyć tego skill pointa, to nie możemy ani razu mieć bramki trafionej z naszej strony, tylko my musimy trafić w bramkę wroga. O, Spyro! Witamy! Odkryliśmy, że hokej to spokojny, wyciszający sport. Czy masz może ochotę zmierzyć się z naszym bramkarzem? Masz 2 minuty na strzelenie 5 goli do czerwonej bramki. No to lecimy z koksem, teraz cię porobię. I między innymi też za to kochałem ten poziom. Właśnie za tego hokeja, który jest naprawdę zarąbisty.